Para numer 10. Tomasz Gimper-Działowy i Natalia Głębocka. Natalia Gimper, spotykamy się właściwie na chwilę przed finałem Tańca z Gwiazdami. Tak sobie pomyślałem, czy dla Was trudniejsze były treningi przed pierwszym odcinkiem, czy przed finałem? Gdzie więcej stresu? Oj, zdecydowanie przed finałem. Myślisz? Dla mnie przed pierwszym odcinkiem. A, to się różnicie. Dlaczego przed pierwszym odcinkiem? Bo przed pierwszym odcinkiem ja musiałem się nauczyć wszystkiego od zera. Ja nie umiałem nogi przestawić, sylwetki utrzymać, równowagę traciłem. Dużo rzeczy. A przed finałem to jest tak, że pomimo, że jest tego o wiele więcej do zrobienia, jest o wiele większy stres, o wiele większa presja, to mam poczucie, że już kumam, co robimy. Dlaczego to robimy i trochę inaczej to wchodzi, że już półtorej minuty choreografii nie uczę się na poziomie podstawowym w 2 tygodnie, tylko w 2 godziny na przykład. I to jest coś, ja też to widzę i mega mnie to cieszy, więc może też dlatego tak to zapamiętałem. A dla Ciebie większy stres przed finałem, ponieważ są jakieś rosnące oczekiwania? Oczywiście, no, chcielibyśmy wykonać nasze 3 tańce jak najlepiej i żeby widzowie nie mieli wątpliwości, kogo wybrać. No. Wątpliwości miała na ostatnim live'ie Iwona Pawlowicz, bo tam padły takie słowa, że być może półfinał nie jest miejscem, którym powinieneś być. Czy ty w ogóle myślałeś o tym zdaniu? Czy to ono cię jakoś zabolało albo miałeś jakieś inne przemyślenia? Ja myślę sobie, że z punktu widzenia pani Iwony Pawlowicz ono miało bardzo dużo sensu, bo ona jest jurorem tanecznym, która ocenia taniec i z punktu widzenia tanecznego być może jest to prawda, bo na pewno odpadli uczestnicy tańczący lepiej ode mnie, ale z punktu widzenia zasad tego programu, to jest jakby formuła jest tak skonstruowana, że też te głosy widzów mają znaczenie i czuję, że no jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, nie tanecznie i tutaj z panią Iweną się zgodzę jak najbardziej, tylko dzięki wsparciu tych widzów, którzy najwidoczniej chcą te występy oglądać, więc o tym, kto powinien, kto nie powinien się znaleźć, decydują na koniec dnia zasady programu. Zasady zadecydowały tak, a nie inaczej. Mogę jedynie powiedzieć dziękuję i spróbować unieść tę odpowiedzialność, którą ludzie nam nadali. W tych zasadach programu nie ma też, że nie można namawiać fanów do wspierania Was SMS-ami. Ty to otwarcie robiłeś na swoim Instastories, proponowałeś profity, na przykład dodatkowy filmik bonusowy, którego normalnie nie byłoby w planach. No i właśnie można nazwać to jakby dwoma jakimiś takimi czasownikami. Albo że jest to wspieranie, albo że jest to przekupywanie fanów. Jak Ty to widzisz? No to w zależności, czy ktoś kogoś lubi, czy ktoś nie lubi, to nazwie w inny sposób, prawda? Zazwyczaj punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Dla mnie to jest forma wynagrodzenia tego, że ci ludzie nas tak wspierają. Ja też mam z tyłu głowy, że dzięki temu, że oni są tak zaangażowani, to nie tylko dostaję szansę, żeby móc się rozwinąć, ale też dostaję jakieś tam benefity z tego wynikające, bo za każdy odcinek gwiazdy otrzymują normalnie pieniądze, tancerze zresztą też. I jeżeli ja dzięki ich wsparciu coś mam, to czuję się zobligowany do tego, żeby w jakiś sposób się odwdzięczyć. I jakby stąd pomysł tam ekstra filmów, stąd pomysł tego Disu tam, który gdzieś się pojawił. Gdyby to było niezgodne z zasadami, to myślę, że ktoś z produkcji albo z organizatorów tego wszystkiego, co się tutaj dzieje, podszedłby do nas i by nas poinformował. Nie wydarzyło się tak, więc czuję, że to jest okej. Wiem, że inni uczestnicy również oferowali swoim fanom, czy to jakieś tam wjazdy na treningi, czy wysyłali autografy. No każdy gdzieś tam walczy o swojego widza tak, jak wie, że może i wydaje mi się, że to jest okej, bo gdyby nasi fani stwierdzili, że nie chcą na nas głosować, to by po prostu nie głosowali. Kto wygra? Ten, kto zdobędzie więcej głosów. No, uważam, że paradoksalnie to będzie tak totalnie nieprzewidywalne, jak tylko może być. I myślę, że to jest dobry finał, dlatego że do ostatniej chwili i żadna z par nie będzie pewna tego, co się wydarzy i nikt przed telewizorami, bo w innych konfiguracjach myślę, że można by było gdzieś coś przypuszczać, obrót wydarzeń, a tutaj... Nie wiem, i Asia z Jankiem i my też zrobimy wszystko, co możemy, a później niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. No to piękny koniec, dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.